9 dzień listopada 2021. My czekamy na świadków Jehowy, żeby dołączyli do świadków Chrystusowych, bo Iskra jest z Polski. My jesteśmy szczepieni w Izraela. Rzymian 11 rozdział, że z Syjonu wyjdzie Wybawiciel. I jesteśmy szczepieni w Izraela tego czystych serc. Jakub Izrael. No bardzo byśmy się ucieszyli, aby jeden świadek właśnie... No jeden na razie jeden, tak? No, powiedział właśnie, że chce głosić Chrystusa. No i dołączyli rodziny, a nie rozbijali jako system świadków Jehowy. Bo oni mają rodziny niektórzy. Mam 11 rozdział. I tutaj, czy Bóg odrzucił swój lud bynajmniej? Izraelita, jestem Izraelitą. Apostoł Paweł jest i my jesteśmy Izraelitami. Kata kobieta. Rzymian 26. Co to było? 26. Ida, i nie na 26. Przyjdzie Izrael jak napisane. W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael jak napisane. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Czyli mamy rodziny prawdziwe izraelskie i baranek stoi na górze Syjon, czeka na prawdziwych Izraelitów. Mają prawo w sercu doskonałej miłości Chrystusowej. Pieczątki mamy od na Syjonie Słowie Bożym. Rechrystia, reguły Chrystusa, Chrystianie. Czyli żona Chrystusa. 7 pieczęci, objawienie, 5 rozdział, 1 werset. Jedna wiara. Efezjan 4:5, jedna wiara. Łukasza 18:8. Jak Chrystus przyjdzie, czy znajdzie wiarę w Jego prawdę, w Jego posłuszeństwo. Tak, bo religii narobili dużo. I w zakłamaniu są religie. A jest jedne słońce, jeden król jest. No wyjdźcie z religii. Czyli król nad królami. I poznawajcie Boga prawdziwego. Chrystusa króla. Król nad królami. Ojciec nasz Emanuel. Bóg z nami. Dzwońcie do mnie, to jest telefon. Tak. I rozpowszechniajcie, żeby zebrać właśnie pszenicę, czysty Izrael. Jana 15, od 3 do 27. Że jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Chrystus wam głosił, bo ja przekazuję. Jeden nauczyciel, Mateusz 23, 8 do 12. Bez pośredników, Galacjan 3, 20. Nie ma pośrednika. Duch prawdy, Jana 14, 17 do 20. Nie jesteśmy sierotami, Duch prawdy nas łączy. Jana 10, 6. Jednego pasterza, który jest królem Izraela. Inry, król Izraela. No, budujemy królestwo Chrystusa Króla. Tu na ziemi, bo raj nie będzie w niebie. Raj, nie, piekło, niebo. Czyli raj ma być, raj. Będziesz ze mną w raju, dziś. Ci to mówię, ale Chrystus był 3 dni w grobie, tak? To ja kogoś zaproszę na kawę, dziś cię zaproszę, a za 3 dni przyjdę, tak? Zastanówcie się, sens i logika musi być. Także teraz jesień przyszła, przyjdzie zima i Chrystus przyszedł 23 lata temu. Przyszedł 23 lata temu, zaczął swoje 1000 lat. Nie dziwcie się, bo spaliście. Byliście uspani, Efezjan 5:14 i Mateusza 25. 5-6 werset. Po prostu spaliście, czyli zakłamani byliście. I teraz jest budzenie. Zbyszek krzyczy, budzi trąba, tak? Krzyczy. Jak trąba niewyraźnie trąbi, to kto się obudzi? I tutaj Chrystus ma 1000-letnie królestwo. W 1998 roku rozpoczął w nocy o północy. Dzień się zaczyna od 12 w nocy, jest ciemność. Ciemność to kłamstwo. Chrystus budzi nas jako ziarka pszeniczne, co w sabat jedli te ziarka i się wkurzali faryzeusze. To ja jestem z tych pierwszych ziarek, Mateusz 3:12, Urszulka też. Ziarko, no to jest to do królestwa wchodzi, tak? I teraz mamy zebrać pszenicę, ziarko, prawdę, jako aniołowie, Mateusz 24:31, jako wybrane anioły.
Galacjan 4:14. Anioł to jest posłaniec. Ziemski człowiek, który ma tytuł anioła ze Słowa Bożego. Te tytuły tutaj, co mają policjant, nie ma taki, ksiądz nie ma, arcybiskup nie ma. A za biskupa powinno być król, ma być nienagany, mąż jednej żony, jednej królowej, trzeci umiarkowany i przyzwoity, gościnny, dobrze przekazujący nauki jednego nauczyciela, Mateusz 23:8, niechciwy na grosz, tylko umieć zarządzać tym groszem, jak jest jako w obrocie, nie? Bo Chrystus nie miał pieniędzy, a nakarmiał ludzi. I dzisiaj też Chrystus nas karmi, bo ten cały świat należy do Niego. Ptaki żyją, zimę przezimują, nie mają lekarzy. Tak, ale uchodźcy, co są przy granicy z Polską, to właśnie w nich jest Chrystus. I oni osądzą tych polityków, właśnie wszystkich polityków w państwie polskim. Osądzą. I zobaczycie właśnie politycy, że to są katolicy, jak będą katować tych bliźnich swych. Byłem uchodźcą, a przyjęliście mnie. Oni się boją tych bezbronnych dzieci, matek, ojców, którzy chcą właśnie, żeby ich przyjąć, żeby ich nakarmić, ugościć, pokazać tą miłość, okazać im. No i po tej miłości właśnie nas poznają, że my mamy tego Boga prawdziwego i przez Tobie uwierzyli w Chrystusa. Przez nas. Jakbyśmy tego Chrystusa mieli w sobie i pokazali im. Oni by to widzieli. A oni się boją uchodźców, matek z dziećmi, się boją politycy. No boją się, bo na strachu zarabiają. Odbieranie tlenu zarabiają, nie? Na COVID-zie zarabiają. A na uchodźcach jak zarobić? Trzeba dać im jeść, a stracić. No mieszkania, pomóc, tracą. No, zastanówcie się. Chrystus więcej ma jak rozdał. A wy nie macie nic, jak nie macie Chrystusa. Proste? Czy jeszcze coś nie rozumiecie? Jak nie macie miłości i prawdy Chrystusowej, nie macie nic. Będzie wam wszystko zabrane. A ci uchodźcy, jak przeżyją, będą żyli. Bo w nich jest Chrystus. Tak, tak. Szukam. I kościoły stoją puste będą właśnie. I oni będą, mają gdzie tu zamieszkać. A księża do Watykanu, tam nie jest miejsce. Do papieża, do pałacu, niech sobie pomieszkają z papieżem, nie? Ze swoim ojcem. Bo nasz ojciec jest z niebie, Chrystus Król Emanuel. Jeden jest ojciec, Mateusz 23:9. Ten prawdziwy, któremu służymy, Emanuel. Dlatego Zbyszek z Holandii specjalnie przyjechał na policję, żeby wyjaśnić sprawę. Bo ksiądz nie porozmawiał z nami o sprawie, tylko od razu na policję poleciał. To teraz uchodźcy są, niech ksiądz leci na policję? Gdzie? Policja chyba nie uratuje nikogo. Policja jest tchórzami, bo odbiera tlen. A pistolety, jak nie będą nawrócą się do Chrystusa, to będą strzelać w głowę. Komendanta zastrzelicie? Kogo zastrzelicie? Juda się powiesił, bo zdradził prawdę jednego nauczyciela, który nakarmiał, wskrzeszał, uzdrawiał, który oddał życie jako baranek, raz na zawsze. Mąka, woda, tam nie mam Boga. Policjanci, weźcie tę mąkę, wodę, zanieście do sanepidu, jak ksiądz to przemieni i sprawdźcie, jak oszukują tych ludzi. I was też, wasze dusze, policjanci, księdza sprzedali dawno. Nie brońcie oszustów, tych, co mordują kłamstwem, jak diabeł, Jan 8:44. Bo Chrystus, prawda, 8:32, chce was wyzwolić. Przed Bogdana, Urszulkę i Zbyszka. Właśnie, że w Słowie Bożym jest prawda Boża Chrystusowa. Rzymian 13:8-10. Nie bądźcie nikomu nic dłużni, oprócz miłości, a nie srebrników Judaszowi. Kasa wam nie pomoże, bo prawdy za kasę się nie kupi. Przyjaźni się za kasę nie kupi. Bo gdzie są twoi przyjaciele? Na razie nic nie potrzebują. Bo jak kasy się nie ma, to przyjaciół też nie ma. A jest jeden prawdziwy przyjaciel, który nigdy nie zdradzi. Chrystus. Urszulka i Zbyszek. Więcej, no. Szukamy więcej. Tak, szukajcie, a znajdziecie, że wiemy, że są te szczere osoby i one się wyłonią, bo teraz jest wielki ucisk. Psychiczny, zakłamanie, ale kłamstwo traci moc i będzie prosić o śmierć. Objawienie 9:6. Katolicy, objawienie 9, rozdział 20-21 werset. Będziecie do tych obrazów do końca się modlić, jak wymrzecie w głupocie. Bo muzułmanie mają lepszą tradycję i wiarę. Allahi do ziemi, wy macie do trupa, do krzyża. I oni macie Pisma Święte prawdziwego, żywego Boga, Króla Emanuela, a żeście go uśmiercili kłamstwem. Dlatego przyjdą właśnie islamiści i was osądzą, że nie macie miłości.
bo byłem głodny, byłem uchodźcem, byłem w więzieniu. Chrystus nie był w więzieniu, ale są w więzieniu wsadzani ludzie niewinni. Tak Chrystus był niewinny i raz oddał właśnie za cały świat, żeby ludzie się naprawili w Jego prawdzie, naśladowaniu. To jeszcze wam potrzeba ofiar, małe dzieci mordować na ofiarę. Chrystus za każdego zakrytował śmierć, a wy nie mordujcie już. Bo kto morduje, jest mordercą, będzie zamordowany. Karma wraca. Objawienie 13:10. Objawienie 22:11. Anioły. Mateusz 24:31. Bądźcie aniołami, bądźcie królami. Objawienie 5:10. Mamy królować na ziemi. Policjanci, bądźcie królami. Macie prawo królewskie, dostaliście. I robcie porządek z przestępcami, kłamcami w imię Boga. Zdrajcami. Jakuba 4:4. Cudzołóstwo duchowe, Biblia tysiąclecia. To ci są mordercy, co kłamią w imię Boga. A zero uczuć empatii. Tylko za kłamstwo, za śmierć trzeba im płacić, oprawcom. Ten świat już naprawdę głupiał. To świat jest głupi. My jesteśmy mądrzy, mamy mądrość od Chrystusa. Mateusz 21, od 11 do 28, głowa do góry dla wybrańców. Błogosławimy.